keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron. O kurwa! To jest jego stary! Should we call the police? Nie! Nie sądzę. You know the police here are like Nathan's private security, right? No właśnie. That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. Zróbmy to. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. Ale nie wiem, czy Kate ma jakikolwiek ten połączenie z Rachel. Power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Powinnaś zamknąć to wszystko i wyłączyć komputer. Hell yeah! No trespassing, a my co właśnie robimy? Nie, to jest stodoła. Może jakieś prosiaki będą, albo krowy, albo koniki. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need... Kolejna kłódka. Gdzie jest gaśnica, kiedy ją potrzebujemy? O, i po raz kolejny ja muszę, kurde, odpierdzielać całą ciężką robotę, nie? Chloe, co ty kiedykolwiek zrobiłaś? Spójrz. Chloe is so damn fearless. Where does that come from? Warren. Nie wiedziałem, że sklepanie komuś maski posiniaczy mi pięści. Oczywiście ja posiniaczyłem jego buźkę bardziej. Należało mu się, cała ta walka była szalona. Dokładnie, jak się czujesz? Pobudzony, nie chciałbym zrobić tego ponownie. Chyba, żebym musiał. Byłeś prawdziwym bohaterem. Teraz potrzebujemy tylko kostiumów. A propos, mam nadzieję, że będziesz dziś na imprezie. Idziesz dziś na imprezę, będziemy świętować. Dam znać, obiecuję. Super, teraz wracam do robienia super poz. Alright. Trzeba czymś rozwalić tą kłódkę chyba. Samochód, spójrz. Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Oczywiście, że nie. O. Przesuń. No i proszę bardzo, znaleźliśmy nasze wejście. To nie jest wejście frontowe, moja droga. Blair Witch Project. Hey, check out this old chest. Kurze, podczas dnia. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Może znajdziemy jakieś skarby. Old shit. No, look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. Prescott's bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the... Aha, oczywiście. Czemu to my nie możemy... Chociaż nie, my poszukaliśmy wcześniej tych poszlak. Przy tej tablicy. Jesteśmy o wiele bardziej użyteczni. Traktorze, co masz mi do powiedzenia? Zaoramy pole Prescottów. Dzięki tobie. Czy mi się przydaje, czy to trochę gra się tnie? Nie, chyba mi się... Chociaż... Sam kurde nie wiem, 41 FPS pokazuje. Siano jest tak bardzo ramożerne. Sprawdź. Ah, the good old days. Czytaj.
Jajka, boczek, cukier, kawa, kokaina, tytoń i mleko. Tak, stare dobre czasy. Gdzieżeś ty się szwendała w młodym wieku? Hak, spójrz. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Ziemia, sprawdź. Nie widzisz, klapa. Otwórz. Dawaj, użyj twojej dziewczęcej supersiły. Hakiem. Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Okay. Czego jest lina podłączona? Tam coś na górze widzę, jakiś sznur. A że traktor muszę włączyć. Nie, tam drugi hak jest. Podest. Wespnij się. Połóż mi choć raz, przydaj się do czegoś. Stary silnik. Okej, okay. Czyli tak jakby robimy... No tak, no to stań na tym! Czemu nie możesz na tym... Co ty odpierdalasz? Siano. Nie mogę się wspiąć i... Kurwa. Co mi to dało? Miałem... Kurde, powiedziała, że to mogę na tym stanąć, ale nie było takiej opcji. Spójrz. No tak, dobra, rozumiem, no to stań na... O, okej, okay, już rozumiem. Hej, Chloe. Ciekaw jestem, czy jak zeskoczę stąd, to połamię sobie nogi. Ale kiedy to zrobię, to przewinę czas i zobaczysz, jak będę się teleportował. Nagle jestem tu, a nagle jestem na ziemi z połamanymi kończynami. Zdjęcie. Czemu nie? Jakieś gniazdo ptaszkowe? Nie, sowa! O, Jezu! Fajna. Tab dziennik. Dobra, to oznacza, że już końcówka jest tego epizodu. Całe szczęście. Dość długo już mi to zajmuje. Chociaż nie. Jakieś 2 godziny i coś tam. Lina, pociągnij. Zawsze możesz sobie ten... przywiązać do tej ręki i w ten sposób ciągnąć. Albo do biodra czy coś, do pasa. Spójrz. Good evening, Doctor Who. Sorry. Co wysłów spoko. Bardzo fajne. Use your rewind and get that motor back up there. O! Dobry pomysł, dziękuję. Dziękuję za sugestie. Chloe tylko na nas się gapi. E? Dawaj. W sumie cały czas zapominam, że mam tą moc. O kurde, zaraz znowu... No! I po krzyku. I pociągnij. Czemu nie zepchnij?
A, dobra. W ten sposób na pewno nikt nie zobaczy, że ktoś tutaj był. No. Normalnie jak w Assassin's Creedzie. Właśnie, przecież mogłem zrobić tego. Wyskok stąd i bym upadł na siano, bym na pewno sobie nie rozwalił kręgosłupa. No idź. Włas. Otwórz. Hell yeah! Detektyw PG znowu zrobił swoje. O nie. Jakiś straszny bad dungeon. Piwnica rozkoszy. Prescotta. A ja wiem, ludzie! No, chciałem to też powiedzieć, ale Max mnie uprzedziła. Ona naprawdę potrafi przewijać czas. Pewnie przeanalizowała to, co chciałem powiedzieć, albo powiedziałem wcześniej, cofnęła czas i chciała mnie uprzedzić. To zrobiła. Bunkier. Schron przeciwatomowy. Pójdź. First a padlock, then a digicode. Someone really doesn't want visitors. Jeden A0B? Który z tych, która z tych, zaraz, 2, 5 i 4 najbardziej zużyte są, więc muszę z tym się pobawić. 2, 4, 5, tak mi się wydaje. Chyba do 3 razy sztuka, nie? 2, 5, 4? You can do it, Max. Wiem. 4, 2, 5. Wrong code. You locked it, dumbass. Wiem! Taki miałem plan. Użyj. Wiem, właśnie o to chodzi. 4, 2, 5 nie działało, więc 4, 5, 2. Nie. 5, 2, 4. No, it didn't work. 5, 4, 2. Jest, udało się! A to jest gra. To nie jest zbyt dalekie od filmu, szczerze powiem. No i co się tu odpierdziela? Apokalipsę w sensie, że imprezę, czy dosłowną apokalipsę? Coś mi się zdaje, że ta impreza to będzie niezły koniec świata. Woda, jedzenie, puszki. Czy oni wiedzą, że tutaj coś będzie nie tak? List. Wow. This says it all about Nathan. He needs help. Szanowny panie Prescott, jako główny psychiatra Nathana, zajmujący się nim przez ponad 5 lat, uważam, że powinienem przestać prowadzić pańskiego syna, ponieważ zlekceważył pan moje zalecenia. Doskonale pan wie, że czym zmaga się Nathan? Jednak obawiam się, że nie chce pan przyjąć do wiadomości, że w jego leczeniu pan także odgrywa ważną rolę. Jeśli nie mogę liczyć na pana wsparcie, nie pomogę Nathanowi. Tak to działa. Mam wrażenie, że jest on coraz bardziej oderwany od rzeczywistości, nawet jeśli zachowuje się bez zarzutów. Zignorował pan moje prośby dotyczące konsultacji z panem i pana żoną. Uznaję tym samym, że nie są państwo zainteresowani moją pomocą. Martwię się o Nathana i wiem, że potrzebuję natychmiastowej pomocy. Jeśli chce pan pomówić na ten temat, jestem do pana usług. Nie będziecie, kurde, zmuszać mnie do tego, żebym czuł się źle. Porobił pojebane rzeczy. Mimo tego, może i nawet przez to zaniedbanie jego rodziców on to wszystko robił, ale to i tak go nie usprawiedliwia, bo jednak to zrobił. Kurde, i zastrzelił wtedy Chloe i... Kurde.
Inne rzeczy? Wiem. Wiem, o co ci chodzi. Drukarka. To wygląda trochę jak... Nie wiem, maszyna do klonowania. To trochę mała. Plakat. Potwór spaghetti wychodzący z szyi. I z oczów, i z ust. Czy ktoś tu kurde pornole kręci? Szczykawki, narkotyki. Gazety, butelka. Trójnóg. Wiem. To takie białe. Spójrz. I've never seen so much pricey equipment before. I co? A, oczywiście ty będziesz w jednym miejscu cały czas stać, nie? Ah, the Apocalypse Entertainment System. Szafka. O kurwa! To te segregatory z końca tych epizodów. Tam Rachel i Kate była? Victoria. Czy Victoria jest, ma być ich kolejną ofiarą? Jakbyś nie... Jak, kurde, jak segregator z historią jest pusty. Ale ona... Jak to ofiar? Przecież on chyba jej nie zabił. Nie, ona przecież sama się zabiła. O. Nie mam pojęcia, chyba nie sądzę. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please. Let's go. Powinniśmy wszystko. Rachel, Kate, all these files. This place actually feels evil. List, spójrz. Oh yeah, school suspension is a deal breaker in the Prescott family. Dyrektor Wells poinformował mnie, że zostałeś zawieszony w związku z jakimś zajściem w klubie Vortex, ale to nieważne. Chcę, żebyś wiedział, że przynosisz tej rodzinie wstyd. Dałem ci wszystko, czego chciałeś, nawet Akademię Blackwell, nie wspominając już o innych rzeczach, ale tobie to wciąż nie wystarcza. Nadal jesteś moim synem i chcę, żeby dokonało się twoje przeznaczenie, ale... A dzień ten zbliża się wielkimi krokami, więc bądź gotów, by wziąć odpowiedzialność w swoje ręce. To moje ostatnie ostrzeżenie. Notatka, spójrz. Wow. What is going on between Nathan and his father? Nathan, prosiłem, żebyś nie dzwonił do mnie ze swojego telefonu. Korzystaj z tych jednorazówek. Nie chcę, żebyś wykrzykiwał moje nazwisko przy ludziach. Co ci się zdarzało? Nie przygotowywałem się na to, dzieląc z tobą wiedzą, żebyś mógł to wszystko spierdolić. Razem możemy wiele osiągnąć, ale musisz dać się pokierować. Albo zostaniesz sam. Użyj. Let's see what's in here. O kurwa. Oh my god. No. Co, on sprzedawał te dziewczyny czy coś? Materiały. Howard Rourke Construction. Niezniszczalny bunkier. Kurwa, $1,000,000. Sean Prescott. Drukarka. I guess Nathan needs the most expensive printer in the world. Tak więc no. Cofamy się w czasie. A?
Co było tym czymś, co zrobiłem? Chwila. List? Spójrz. Dobra. Spójrz. Wróć. A. To chyba komputer był, nie? Tak, to był komputer, więc nie będę włączał, żeby nie widzieć. Chociaż z drugiej strony i tak będą wiedzieć, że ktoś tu był. Aha! Co? INT-46A? QSAX46A183410? Czy to jakiś kod jest? Dobra, idziemy stąd. Widać to miejsce też i dla Max po prostu się udziela. Spierdalam. Gdzie jesteś, Chloe? I to wszystko? Powiedzcie mi, że to koniec epizodu, bo to się trochę dłuży. Nie powiem, że specjalnie chcę, żeby już był koniec, nie, ale nie wiem, bo boję się, że czasu nie będę miał już. A chcę cały epizod ukończyć. Chloe, zwolnij, zaczekaj na mnie! Wiem, gdzie iść! To przecież byliśmy tutaj od samego... w drugim epizodzie chyba, nie? To tutaj te butelki szukaliśmy. Spójrz, to tutaj, to tu! Masz zamiar mi pomóc, Max? Chloe, stój, spójrz! Proszę, nie! Nie mówcie mi, że to ona tu będzie zakopana. Ten... O kurwa, już po niej. Czyli jednak nie żyje. Ten skurwiel musi po prostu za to zapłacić. Nie ujdzie mu to na sucho. Ta muzyka nie pomaga. Popierdolony skurwiel. I nie będę, kurde, jego żałował tylko dlatego, że jego stary mu tam coś... Co to za przeźroczysto? Ta! Jeleń, czy ta łania, czy coś. Bambi. Mama Bambiego. To jest symboliczne. I to... Chyba koniec. Czy nie? Czy jeszcze dalej będzie epizod trwał? No bo hej, nie było głosu u Max i u Chloe, więc zakładam, że to koniec epizodu. I hope Nathan enjoys his last party. Chloe, we can go right to the cops. Policja nie pomoże tutaj nic. Rachel wanted us to find her, so we could get real justice and revenge. The Prescotts have had this coming for 100 years, and nobody is gonna get in my way. Especially with your help, right? Pewnie. I'm with you to the end, Chloe. Jesteśmy w tym razem. Mam nadzieję, że masz naładowany pistolet. Ohoho! Będzie rozpierducha. A może lepiej go nie zabijać od razu? Może najpierw mu postrzelić rękę, potem drugą, potem nogi, potem siusiaka. Wow! Wow! Oh my god, dwa księżyce! The world is ending. Cool.
Zaraz, kurde, Tartarus się tutaj pokaże! Nathan Prescott is going down. Welcome to the end of the world, ladies. Warren? I'm glad you decided to escort me. You look really good, Warren. Are you all right after today? I really flipped out on Nathan. I just hate bullies. And Max, he's dangerous. Dobrze, o tym wiemy. Where is he? I didn't see him at the dorm again. I was held up in my room. Dude, have you been drinking? No raczej, nie widać. If you consider half a beer drinking. Chyba że go napił już. Hey, hey. I know this is a bad time, but can I get one picture? I've been feeling like this might be actually the end of the world, so I want to have something for prosperity. Well, I don't blame you, Warren. I know, I'm a pain in the booty. Just one picture. Action. Igit. We've got no time for this shit. Come on, Max. Sorry. I just wanted to feel like a normal student after this week's ultra violence. I never hit anybody like that before. I was always the one getting my ass kicked. Hey, we still need your expert help. If you see Nathan, text me immediately, okay? Pewnie. And do not let him see you. He won't. I know how to be invisible here. Rzeczywiście, jak jesteś nawalony, to tym bardziej niewidzialny będziesz. Szczególnie jak zaczniesz żygać po ludziach. W sumie dobrze, że my na tej liście jesteśmy. Żeśmy się wpisali, to może nie będzie problemu. W jakiś dziwny sposób czy coś. Jej! Kurde, ta nawet na nas nie poczekała? Ale dobra, możemy się zabawić. Ej, patrzcie, zasuwam na parkiecie. Jestem mistrzem tańców. Dobra, koniec. Trzeba zająć się najważniejszymi sprawami. Jesteście brzydkie. Czas poderwać dziewczyny. Ale ja jestem dziewczyną. Ale podrywać chłopaków nie mam zamiaru. Hey. Hi, Stella. Hey, Max. Welcome to the end of the world. Do you want me to check anything in? No thanks, Stella. Have you seen Nathan yet? No, thank God. That boy creeps. Ale to on tu imprezę całą urządził, nie? Nathan cię przeraża? Why does Nathan creep you out? He should. I just want your reasons. He's a bully for one thing and he hit Warren for another. But have you ever looked at his eyes? Tak. Glazed and raging. Me know what. So why are you working at a vortex? No właśnie. I didn't think you wanted to be a member. Screw that. I'm here for the job. Coś się działo? Do you notice anything unusual about the vortex club tonight? Myślę, że to dzieje się zbyt. Shit about Kate Marsh. I'm glad for the job, but I think Principal Wells should have canceled the party. Guess I'm not cool enough. No właśnie. Zaraz my, kurde, anulujemy tą imprezę. Pewnie. Dzięki. Teraz będziemy wywijać na parkiecie. I podrywać. W sumie to co, kogo powinienem podrywać? Czy dziewczyny, czy chłopaków? No bo niby ja jestem chłopakiem, ale gram jako dziewczyna. Może obojniaków? Czy są tu jacyś obojniacy? Ła, cóż to za impreza. Gdzie są, kurde? Gdzie jest rura? Co? Dansy na parkiecie! Jej!
Czekaj, czekaj, najpierw najważniejsze. Ten basen wygląda, jakby był napełniony hiperrealistyczną krwią. Pewnie dlatego jest, bo ten rekin tam pływa i wszystkich zjada. Tylko teraz udaje, że jest dmuchany czy coś w tym stylu. O, siema!